Ponad 100 milionów ludzi na całym świecie w ciągu 2 ostatnich miesięcy zapoznało się osobiście ze sztuczną inteligencją. Są wśród nich także Polacy, ponieważ ChatGPT, bo o nim tutaj mowa, rozmawia także po polsku i mówi też w 20 kilku innych językach. Czymże jest ChatGPT? Myślę, że Państwo to wiedzą, ale jeśli nie, to powiem, że jest to językowy model sztucznej inteligencji, czyli taki program komputerowy, ogromny, który został nakarmiony ogromną ilością informacji i potrafi tę informację przetwarzać i odpowiadać na dowolne pytania, na każdy niemal temat i odpowiada dość inteligentnie, jak oceniają niektórzy eksperci, na poziomie zdolnego maturzysty. Można go zapytać o to, co jadał na kolację Ludwik XIV, ale można go też zapytać o przyszłość sztucznej inteligencji i na oba te pytania odpowiada naprawdę ciekawie i poprawnie. Oczywiście nie jest tak, że jest to już głęboka sztuczna inteligencja. ChatGPT, tak się nazywa ten program, jest niewiele bardziej inteligentny od mojego kota, ale za to wiedzę, którą posiada, jest ogromna. 95% ludzi z pewnością nie ma takiej wiedzy. I teraz pytanie brzmi, co z tego wynika? Co będziemy mieli z tego my, jako zwykli użytkownicy, co z tego może mieć biznes? Otóż po pierwsze, powstanie tego czata, czy udostępnienie go ludziom, bo program, czy oprogramowanie, aplikacje, które są jego podstawą, istnieją już trochę dłużej, ale udostępnienie tego czata spowodowało przede wszystkim wzrost walki konkurencyjnej. Czat stworzyła firma OpenAI, to jest jeden z kluczowych takich ośrodków rozwijania sztucznej inteligencji na świecie, wspierana przez Microsoft. Natychmiast po udostępnieniu czatu uaktywniły się firmy konkurencyjne dla tego przedsięwzięcia, przede wszystkim Google, który się trochę wystraszył o pozycję swoich wyszukiwarek, ponieważ ChatGPT może również wyszukuje informacje, tyle tylko, że nie w postaci linków, a w postaci gotowych odpowiedzi. Uaktywniły się inne firmy, jak Facebook, jak chińskie Baidu, które też chcą, które mają takie czaty, pracowały nad tym, ale czekały, czy jeszcze go dopracowywały, a w tej chwili mamy już na rynku około 15 płatnych i bezpłatnych tego rodzaju rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Więc ta konkurencja, ta ogromna konkurencja zapowiada, że nastąpi teraz w najbliższych kilku latach przyspieszenie rozwijania różnych aplikacji sztucznej inteligencji, nie tylko związanych z tym czatem konwersacyjnym, jak się go nazywa, ale także w ogóle z innymi rozwiązaniami, w tym rozwiązaniami w biznesie. To oznacza między innymi, że zapowiadane bezrobocie technologiczne, które wywoła sztuczna inteligencja, bo zastąpi ludzi w ogóle w różnych obszarach ich aktywności zawodowej, właśnie się realizuje. Wydaje mi się, że im szybciej przyjmiemy to do wiadomości, tym łatwiej będzie się na to przygotować. Wiemy, że sztuczna inteligencja nie poradzi sobie w najbardziej kreatywnych działaniach ludzkości, i natomiast poradzi sobie w ogóle z prostymi pracami graficznymi, artystycznymi, z komponowaniem piosenek, z komponowaniem muzyki, ze stworzeniem dobrego logotypu. To wszystko już w tej chwili aplikacje sztucznej inteligencji robią. Natomiast no, trudno oczekiwać przez najbliższe jeszcze 10-20 lat, że sztuczna inteligencja będzie naprawdę inteligentna, chociaż w ogóle między innymi OpenAI, wspomniana firma amerykańska, która pracuje nad rozwojem tego czata GPT, że OpenAI dąży do stworzenia tak zwanej generalnej sztucznej inteligencji, czyli takiej, która posiada prawdziwą inteligencję. Kolejna sprawa, która wynika z tego uruchomienia tego czata i tej fali w ogóle innowacji, które za tym pójdą, no to jest oczywiście kwestia, jak to zostanie spożytkowane przez biznes. Otóż przede wszystkim ChatGPT zapowiada, że asystenci, którzy są w różnych firmach, kiedy do nich dzwonimy, zwłaszcza tych świadczących usługi masowe, czy w sklepach internetowych, którzy się włączają nam i pytają, czy mogą w czymś pomóc, staną się o wiele bardziej inteligentni i będą naprawdę w stanie z nami rozmawiać i faktycznie rozwiązywać nasze problemy, z którymi się zgłaszamy. To oznacza w ogóle ogromny wzrost ogromnego rynku asystentów osobistych także, czyli takich aplikacji, które my już mamy zaczątki, bo mamy je w telefonach swoich, w swoich smartfonach. Mamy Alexę w ogóle na przykład od Apple. Natomiast to wszystko no, to nie jest jeszcze na bardzo wysokim poziomie. Otóż rozwój tych asystentów osobistych będzie teraz bardzo przyspieszy. To oznacza, że będziemy mieli do dyspozycji naprawdę ogromną ilość wiedzy i różnych zastosowań pod ręką. To znaczy w swoim smartfonie, w zegarku, być może powstaną zaraz jakieś inne urządzenia. Jestem też przekonany, że dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, jakie nowe zastosowania sztucznej inteligencji dzięki tym czatom za chwilę zostaną wynalezione, bo one dopiero gdzieś rodzą się w głowach pewnie młodych programistów albo życie po prostu sprawi, potrzeby rozmaite sprawią, że za chwilę dowiemy się, co jeszcze sztuczna inteligencja może dla nas zrobić. Oczywiście w tym wielkim wybuchu sztucznej inteligencji są też oczywiście niepokoje i znaki zapytania. To jest oczywiście fakt, że no, sztuczna inteligencja może służyć dobrym celom, ale może też złym. Już dzisiaj wielka fala tak zwanych deepfake'ów, czyli fałszywych informacji, fałszywych filmów, wklejania głowy znanego polityka i wkładania mu w usta słów, których nie powiedział, to wszystko jest ogromnym zagrożeniem rzeczywiście. Ale to jest tak jak z każdą innowacją w historii ludzkości.